Piąteczka wszystkim, dawno mnie nie było. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić kaczkę. Możecie ją sobie zrobić na jakąś imprezkę, nawet na obiad. Wstępnie potrzebujemy samą kaczkę. Potrzebujemy, ja mam tutaj 2 litry wody, potrzebujemy sól. Musimy zrobić taką solankę sobie i przynajmniej na noc zostawić tą kaczkę w tej solance, żeby się po prostu namoczyła dobrze i naszła tą solą. Może być też tak, żeby namoczyć ją i zostawić przynajmniej na kilka godzin, na 4 godzinki czy tam 5 godzinek, ale najlepiej zostawić ją na noc. Więc do 2 litrów wody wsypujemy sobie 4 łyżki soli. 2, 3, 4. Musimy to wymieszać. Dobra. Następnie kaczuszkę wrzucamy do tej solanki. Ma trochę powietrza jeszcze w środku. Musimy ją tak upchać trochę. I najlepiej na górę położyć jakiś talerz, co by ją po prostu przycisnął, żeby nie wypłynęła. I tak przygotowaną wstępnie kaczkę odstawiamy najlepiej na noc do lodówki. Po namaczaniu się naszej kaczki, która leżała całą noc w solance, wyciągnęliśmy sobie już ją i dalej potrzebujemy konkretne składniki. Wiadomo, kaczka, potrzebujemy majeranek, jabłka, jakieś tam naczynie żaroodporne, brytpankę, czy co tam macie, i pieprz. Wcześniej już sobie pokroiłem jabłka. Kaczka waży około 2 kg i na około te 2 kg naszej kaczuszki potrzebujemy około takich 6 do 7 jabłek pokrojonych, mniej więcej jak to powinno wyglądać, bez gniazd nasiennych, już nie potrzebujemy tych gniazd. Takie talarki, o, takie kawałeczki wrzucamy sobie tutaj do miseczki i również trzeba posypać się troszeczkę majerankiem. Gdzieś tak, w ten sposób. Następnie bierzemy się za naszą kaczkę. No myślę, że po całej nocy w tej solance odpowiednio dobrze się nasoliła. Ok. Następnie musimy kaczkę nasmarować majerankiem, napieprzyć i po prostu zafaszerować naszą kaczkę jabłkami posypaną majerankiem. Więc bierzemy sobie pieprz. Nie żałujemy przypraw. W środku tam gdzieś też. Dalej na rękę. Musimy odwrócić naszą kaczkę. Już nie solimy, bo jak wiadomo leżała całą noc w solance. Dobra. Teraz bierzemy majeranek i nacieramy majerankiem wszędzie naszą kaczkę. O, w ten sposób. Też nie żałujemy majeranku. Dobra. Jeszcze trochę do środka. Również ją trzeba nasmarować. Ok. Teraz musimy nafaszerować naszą kaczkę jabłkami. Poprzez te jabłka nasza kaczka po prostu będzie bardziej soczysta, a przy czym smaczniejsza. Ten słodki smak jabłek po upieczeniu będzie bardzo miała charakterystyczny smak. Tym bardziej ten majeranek i te przyprawy nasze wcale nie są skomplikowane. Tak jak widzieliście, solanka, czyli sól, teraz trochę pieprzu, trochę majeranku i mamy generalnie gotową kaczkę. Ok, zafaszerowaliśmy naszą kaczkę jabłkami. Teraz musimy ją zaszyć, tak, żeby nam ten farsz po prostu nie wyszedł. Zwykła nitka, igła, o, w ten sposób. Później oczywiście po upieczeniu
musimy to wyciągnąć, ale póki co na razie musimy ją sobie tak zaszyć. Ja oczywiście wcześniej już włączyłem sobie piekarnik na opcję góra-dół na 220 stopni i będziemy ją piec od 2 do 3 godzin. Żeby to zawiązać. Dobra. Trzymamy sobie. Odkładamy. Ok. Naszą kaczkę wstawiamy do... Akurat ja mam naczynie żaroodporne. Tak. I wstawiamy kaczkę do piekarnika, tak jak powiedziałem, temperatura 220 stopni na razie, obieg góra-dół i, no mówię, 2 do 3 godzin będziemy obserwować, jak się nasza kaczka zachowuje. Także lecimy do piekarnika. Jabłka, które nam zostały jeszcze, tak jak powiedziałem, od 6 do 7 jabłek potrzebujemy na tą kaczuszkę. Część wkładamy, faszerujemy, część tam oczywiście zostaje. Te jabłka już pod sam koniec, na jakieś 30 minut przed końcem upieczenia, będziemy dorzucać do kaczuszki. Ok, minęło około 20 do 25 minut. W tej chwili zaglądamy pierwszy raz do naszej kaczki, co tutaj się dzieje. W tym momencie, po około tych 20-25 minutach, zmniejszamy temperaturę do 180 stopni, czyli z 220 na 180 i tak już będziemy piekli aż do końca, aż się nam po prostu upiecze. Teraz po tych 20-25 minutach ze względów po prostu bezpieczeństwa ja ją sobie wyciągnę i po prostu spróbuję ją podlać w ten sposób. Z tego tłuszczyku, który nam się tutaj wytopił troszeczkę. Spróbuję to jakoś tutaj wyciągnąć, tak żeby to po prostu podlać. Nie będzie to jako łatwe, ale spróbujemy. O, na przykład tu. I podlewamy to troszeczkę. O, zobaczcie, jak fajnie. I takie podlewanie musimy zrobić co 10-15 minut. Myślę, że poświęcenie się w ten sposób dla naszej kaczki jest warte tego wszystkiego, gdyż naprawdę będzie bardzo smaczna i soczysta, chrupiąca skórka, taką jak, że tak powiem, chcemy uzyskać. O, w ten sposób. Tak co 10-15 minut musimy ją sobie w ten sposób wyciągnąć i podlać. Ok, wstawiamy ją dalej na 10-15 minut i później znowu sobie ją wyciągniemy i podlejemy. I po 15 minutach znowu wyciągamy sobie naszą kaczkę. Gorąco trochę. Jak widzicie, trochę się już tego tutaj wytopiło, ale to dobrze. I polewamy sobie znowu górę naszej kaczki, żeby nie była za sucha, żeby była soczysta. Już czuć ten upieczony majeranek z tymi jabłkami. I tak mówię, co 15 minut ją sobie wyciągnijcie, polejcie ją z góry, wszędzie. O, pyk. I chowamy ją z powrotem. I tak co 15 minut. Ok, minęło 2 godziny i 10 minut. Myślę, że już ta kaczka dość dobrze wygląda. Sprawdźmy to. Po intensywnych polewaniach mamy taki efekt. Teraz jeszcze na pół godzinki wrzućmy sobie te jabłuszka tutaj na górę. Tak jak wcześniej powiedziałem.
O, w ten sposób. I jeszcze te pół godzinki, żeby osłonić, żeby zbytnio nam się ta skórka nie spiekła. I jeszcze pół godzinki będziemy ją piec. Myślę, że 2 godziny i 40 minut no, wystarczą do tego, aby było to mięsko było bardzo delikatne i soczyste. Także jeszcze pół godzinki i zobaczymy, co będzie po pół godziny. Do zobaczenia. Ok, minęło 2 godziny i 50 minut. Myślę, że taki czas jest odpowiedni dla naszej kaczki. Powinien być wystarczający do tego, aby była bardzo miękka i soczysta. Słuchajcie, zapach tej kaczki to jest w ogóle bomba. Tak wygląda kaczka po 2 godzinach i 50 minutach. Ok, przełożymy sobie te jabłuszka nasze z góry teraz tutaj do tego naczynia i na tym po prostu położymy naszą kaczuszkę. Oj. Ok, trochę gorące, staram się trochę. Ok. Dobra. W ten sposób wyciągamy naszą kaczkę. Mam nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem. O. Pyk. O, skrzydło zostało gdzieś tu. Ale to już jest dowód na to, że w naszej kaczce wystarczająco daliśmy dużo czasu w piekarniku, żeby była tak delikatna i miękka. Słuchajcie, no taki mamy efekt. Tutaj fajny jeszcze taki jakiś rosołek nam się zrobił. Te jabłuszka jak najbardziej tutaj na tą kaczuszkę możemy położyć. Oczywiście nie pamiętajcie o wyciągnięciu tej nitki, którą tam wcześniej zaszyliśmy naszą kaczkę. No myślę, że taka kaczka, jak zrobicie w domu sami jakąś imprezkę, czy po prostu na obiad, na pewno będzie Wam smakowała. Subskrybujcie, zapraszam na mojego bloga, na mojego Facebooka Kodeks Kulinarny. Zachęcam do komentowania. Smacznego!